kwota wolna od podatku, miejsca pracy dla młodych ludzi i uwolnienie przedsiębiorców od zapór i barier, które stwarza im państwo. To tematy, które zdominowały dzisiejsze spotkanie kandydatki na urząd prezydenta RP Małgorzaty Ogórek w Chełmie. Dość niespodziewanie, ponad punkty programu kandydatki wysunęły się sprawy dotyczące poziomu życia w dzisiejszej Polsce. Wszystko za sprawą mężczyzny, który zademonstrował swoje dziurawe buty. Panie Ogórek, jak będzie pani prezydentem, to będę chodził w dobrych butach. Nie będę miał, to pani obiecuje, proszę panią, naprawdę ale muszę stresować. Ale widzicie państwo, i tak wygląda. Ale taka Polska, taka Polska, w dziurawych butach chodzę. Szanowni Państwo, witamy wszystkich bardzo serdecznie. W imieniu mieszkańców Chełma chciałabym bardzo gorąco przywitać kandydata na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, panią doktor Magdalenę Ogórek. Witamy serdecznie. Ja w imieniu Państwa wszystkich obecnych witam serdecznie panią Magdalenę Ogórek. Witam Państwa bardzo serdecznie, bardzo się cieszę, że jestem dzisiaj w tym pięknym mieście, że jestem w Chełmie i dziękuję za tak serdeczne i ciepłe powitanie. Szanowni Państwo, nie wiem czy wszyscy widzieliście, ale przed chwilą rozmawiałam z panem, który pokazywał dziurawy but i mówi, że to jest jego życie i to jest jego rzeczywistość. I z takimi przekazami ja spotykam się w każdym miejscu w Polsce, które odwiedzam. Dlatego też postulat kwoty wolnej od podatku jest tak ważny, żeby tym najbiedniejszym, w tym emerytom, zostawał jakiś grosz w kieszeni. Słoneczna pogoda i trzeba przyznać stoicki spokój kandydatki, która przez dobrych kilkadziesiąt minut robiła sobie zdjęcia z mieszkańcami Chełma i rozdawała autografy, stwarzały wrażenie wręcz wesołego, rodzinnego pikniku.